Dobra, siemanko, karta się kończy, bateria już się skończyła, już kurwa druga, jeździmy około 4 godzin, testujemy tego złoma. Czemu teraz mówię? Ej, ale nie, czemu teraz mówię takie rzeczy? Bo mam zamiar zjechać na dół i nie wiem, czy będę w stanie potem cokolwiek skomentować. Dobra, palimy maszynę. Jedziemy na jakąś miejscówkę, jeszcze nawet nie wiem gdzie. Będziemy testować sprzęty. Jak widzicie, taki obrą z skuterami, tylko w lekkim wydaniu. Będzie endurko. Enduro z skuterami. Ja z tym biorę trochę niski prześlip. Enduro skuterami. Troszeczkę zaczynają się hardkorowe te tereny, jak na skutery i na ich kółeczka. Ja mam te mniejsze dziesiątki. To oni też mają dziesiątki, widzę. Jasny pieron, gdzie oni to prowadzą? Jeju! Masz hamulce dobre? Masz dobre hamulce? Dasz radę! Jak coś, wywalaj się w stronę górki, pod górkę. Dasz radę! Odchyl motor tak jakby na górkę. Widzowie się mnie pytali, czy będzie enduro skuterami. Można to tak nazwać. Jest górka. Jest tutaj cuchszej, ale ostrzejsza górka. Oj, oj. No. Thank you.
A jak ja mam zjechać? A co, nie sądziłeś, że tak stromo jest? Nie, wiedziałem, tylko ja pierdzielę. Masz dobre hamulce? Takie sobie. Dobre masz hamulce. Ale chuja zmieniałem. Księgo, a mocy dużo nie śledzi. Ale jak dałem mocniej pod górę, to tak jakby mi go przydławiło, kurde. Ale jeszcze się zebrał i pojechał. Jeszcze, jeszcze raz. Elegancko. Bez problemu. Uwaga, Scout 1981, podejście numer 3. Górka jest. No. Szczególnie tu przy końcu korzeń. Dobra. Sprzęgło rzeczywiście. Nie daje rady. Trzeba założyć sprzęgło, zwiększyłem przyczepności. Jeszcze próbujesz? Uratuję honor 50. Ej, znowu będzie o Jezu. Wypierdalaj się zawsze na bok, ja będę zlecił do tyłu. W stronę górki, zawsze w stronę górki. Nawet nie przejmuj się motorem, byle tobie się nie zostało. Motor zawsze można wyklepać. On nie chce pod tą górkę ten motor, ten skuter. Dajesz! Elegancko. Ale czekaj, wyjechał mniej więcej tyle samo. Tylko uważaj na wydech, żeby się nie oparzył. Dobra, dajmy go trochę do tyłu. Puść. Ale jeszcze na dęba tylko jest. O. Wymierało trochę ziemi i ślisko. Za dużo mocy to nie jest za dobrze, bo strasznie rzuca na boki. Jeszcze by ktoś przejechał i co? O, jest mój licznik! On gdzieś spadł, kurde, nie mogę znaleźć. Zaczyna się na pustu. Pierdziel! No, tylko muszę uważać na korzenie, żeby nie rozjebać misy, kurde, bo będzie. Nie wyjedzie młodziutki? Nie, tu co się ustało? Odpadło mu to. Coś to za... Ej, coś to za drogę. Ej, to jest enduro z skuterkami. Ej, wiesz co ci powiem, wujek? My tymi skuterami jeździmy pod gorsze tereny niż niektórzy krosami, kurde. No chłopie, to tam była jedna zawiesza na mnie, ale... Ale raz to sobie. Nie, to są straszne korzenie. To trzeba... Ale ja tu zawsze wyjeżdżam. Ale nie, dla niego, nie? A dzieło, co ci do drugiego odpadło?
A coś śrubki nie zgubił? No to pojedź. No przytrzyma. Nie, no, zakopałem. Dobra, to trzymam, no pol. Jest jakiś słaby przedni. On całe dałce ma. Dobra, tuż siadaj, siadaj, siadaj. No ja pierdolę. No i elegancko. A pamiętasz tymi, co my tamtym razem, tym i tym niebieskim? No. Nie, pod góreczką, nie. No, ale to tam, ale to wiesz, bo to kurde, dość, że 50 w czterosuwie, wolno się, wolne obroty. No to sprzęgło, bo to sprzęgło nie utrzyma, nie? No. Tutaj jednak są wyższe obroty, to lepiej to wyrzuca. Na pedale, no. U mnie mam słabe sprężyny, to też mi utrzymuje. Sprzęgło mnie trzyma. A pisali mi ludzie, spalone! Do wyrzucenia to sprzęgło z tyłu. Widzę, jak to tam pokazywałem, że posek wytarty, to mi wszyscy pisał, sprzęgło wyjeździ, wariator, rozumiem. Wszystko jest do wymiany, mu przez wszystko jeździ. Jeździ, no. A mi pojebane. A mój ma wszystko rozjebane w silniku i też jeździ. Którą drogą jedziesz, na pierwszą czy dla zaawansowanych? Dla zaawansowanych, standard. Im trudniej, tym lepiej. Lepsza zabawa. Ojej. Tylko plastiki chrupią. Z tym pier... Gdzie nas scout prowadzi? Muszę uważać na kamienie, żeby nie rozpierdzielić misy w skuterze. O! No to tam pękło. Dawaj tędy co ja! Tamto w bokiem! Dawaj do tyłu, tamtędy! Łatwiej jest! Do tyłu! Siadaj, siadaj, siadaj! Jasty pieron, ale kurde, ten.
Idzie jak byk! Wyjechał! Próbuj jeszcze raz! Ja też się musiałem odepchnąć. Ale patrz, on jest lekki, to mu o wiele łatwiej. Ja tego nie widzę. To jest chyba kwestia opony tak samo. Bo masz tak łysy bieżnik, że młodziutki ma o wiele lepszy. Ewentualnie wiesz co zrób? Zjedziemy na dół, spróbujesz jego skuterem podjechać. Chociaż on ma 50 na to. Dobra, siemanko, karta się kończy, bateria mi się skończyła, już kurwa druga. Jeździmy około 4 godzin. Testujemy tego złoma. Czemu teraz mu... Ej, ale nie! Czemu teraz mówię takie rzeczy? Bo mam zamiar zjechać na dół i nie wiem, czy będę w stanie potem cokolwiek skomentować. Nie widać, jaka tu góreczka jest. No jest. Ogólnie jak ma się oponę crossową, no to tutaj jest przyczepność zarąbista, więc tutaj można nawet lącinę wyjechać, mówią. Więc no nie będzie problemu. Jest twardo, nie ma luźnego na wierzchu, więc wyjedzie. Będziemy testować skutera na tej górce. Ten test to będzie podsumowanie całego dnia tutaj testowania skutera. Czy wyjedzie? Scout mówi, że też zjedzie na dół prawdopodobnie i będzie próbował, więc zobaczymy. Ale to już nie na nasze moce, to już jest. Tobie sprzęgło nie utrzymuje. Może nie będzie aż tak źle. Wywalaj się w prawo na podwórkę, jak to. Dobra. Jest ok. Na dwóch hamulcach jest ok, nie ma co się bać. O kurwa! Kurwa! Nie, dawaj. Tył jest zablokowany, pomagam przodem. Ale... Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie wiem, czy do połowy dojadę. Ale ja będzie przyczepność, powinien utrzymać skuter. Dobra. Zjechaliśmy. Plastik mi trochę oberwał. Jasny pier. Bez problemu. Nie było tak źle. Ale 50 tym samym skuterem, tylko 50 to nawet nie pierłem. Wiesz, o co ci chodzi? Jest za ostro, a ja z przodu mam do paliwa ten wpływ. I dlatego za ostro jest pod górkę i nie ma na tyle paliwa. Czekaj, spróbuj jeszcze raz podjechać, tylko będę mniej gazował.
Kurwa! Będzie problem. Idzie jak szatan, idzie! 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 Ojej! No, ale sprzęgło utrzymuje. O to chodzi, że utrzymuje sprzęgło i jedzie. A ty też byś tak wyjechał, jakby cię sprzęgło utrzymało. Coś z instalacją, gdzieś się jakiś kabel przetarł. Poruszałem instalacją i ten, bo właśnie pod górkę mi ten, a z górki mi nie chciał. Też mi gaz z górki właśnie tak samo. Jak jest przyczepność, to skuterem można atakować. To nagram.